Nie firma Grant z Korzennej, a konsorcjum firm Tamex, Goldfood, Grupa Blackbird i PPH KOS prawdopodobnie wybudują w Nowym Sączu stadion sportowy przy ulicy Kilińskiego. To decyzja miejskiej spółki NIK organizującej przetarg. Kolejny wybór wykonawcy był pokłosiem decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, która 20 stycznia na skutek odwołań dwóch oferentów wykluczyła zwycięską firmę Grant z postępowania i nakazała ponowne jego przeprowadzenie. Po wykonaniu wyroku KIA, czyli po wykluczeniu pierwszego wykonawcy z listy najkorzystniejszych ofert, drugą w kolei okazała się oferta konsorcjum firmy KOS oraz Tamex. Komisja przetargowa po weryfikacji dokumentacji otrzymanej od wykonawcy, czyli firmy KOS Tamex, stwierdziła, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w związku z powyższym został on wyłoniony jako wykonawca stadionu. Łącznie w przetargu na budowę stadionu miejskiego udział wzięło 6 firm. Najtańsza oferta firmy Grant z Korzennej opiewała na sumę 49 192 tysięcy złotych. To zakwestionowały dwie inne firmy, wskazując m.in. na niedotrzymanie terminu związanego ze składaniem dokumentacji. Przedmiotem odwołania, tak krótce mówiąc, było według tych firm niespełnienie wymagań wykonawcy, w związku z tym, iż to uzupełnił w terminie dokumentów, które spółka wymagała od niego do przedstawienia. I drugim takim poważniejszym zarzutem było, zdaniem NDI, brak możliwości uzyskania ubezpieczenia, takie, które wykonawca zamawiający określił, gdzie ten zarzut został oddalony. Po przeprowadzeniu ponownego postępowania przetargowego decyzja Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej wskazała nowego wykonawcę. To konsorcjum, w skład którego wchodzą firma Tamex Obiekty Sportowe SA z Warszawy oraz firmy Goldfood, Blackbird i PPH KOS należące do nowosądeckiego przedsiębiorcy Jana Kosa, właściciela m.in. hotelu Ibis. Konsorcjum koszt budowy stadionu miejskiego oszacowało na 53 miliony 400 tysięcy złotych. Decyzja, jeśli chodzi o Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną, jest ostateczna, jednak pozostali oferenci mają prawo do odwołań. To znaczy decyzja nasza jest jakby ostateczna, wyłoniliśmy wykonawcę, natomiast tutaj przysługuje jeszcze odwołanie pozostałym oferentom do 10 dni od momentu wyboru wykonawcy, więc generalnie do piątku przyszłego tygodnia czekamy, czy wpłynie odwołanie, czy nie. Przetarg na budowę miejskiego stadionu przy ulicy Kilińskiego w Nowym Sączu został ogłoszony w sierpniu 2020 roku.